Siemanko wszystkim na kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie moi drodzy, teraz w weekend była giełda w Warszawie. Wszystkim osobom, które odwiedziły mój stolik, bardzo dziękuję. Miło było z wami zbić sobie piąteczkę, pogadać troszeczkę, wymienić różne doświadczenia. Kwiatek z kanału Terrarysta.pl kręcił również live'a, którego umieścił w grupie TerraTube. Mam nadzieję, że sporo was go oglądało, zadawali się tam fajne pytania, troszeczkę sobie podyskutowaliśmy. To było fajne, miłe i tak dalej. I słuchajcie, na początku tej giełdy podszedł do mnie Mariusz z Kasią z kanału Vantisterra, których serdecznie pozdrawiam. I wręczyli mi, uwaga, świąteczną paczkę. Świąteczną paczkę z podpisem spidersonline.pl. Ja jestem bardzo ciekaw, co jest w tej paczce, jeszcze jej nie otwierałem. W tym momencie jesteśmy chyba drugą dobę po giełdzie. Niestety wcześniej nie miałem czasu, ponieważ jak wiecie, mój sklep już ruszył i no tych zamówień troszeczkę było do zrealizowania, także najpierw byli klienci, później przyjemności. No ale w tym momencie przejdziemy sobie do rozpakowania tego pakuneczku i sprawdzimy, co tam dostaliśmy. Dobrze, kochani. Paczka wygląda tak. Teraz przystąpimy do jej otwarcia. Delikatnie sobie rozerwiemy. Już widzę, że tu jest sporo fajnych rzeczy. Ile prezentów. Ojej. No grubo. Jezu, ile tego jest. Co tu się dzieje? Jeszcze jedno. O, Vantisowa wlepeczka. Dobra, to do śmieci. I teraz tak, zaczynamy od najmniejszego. Vantisterra, ich link na YouTubie, ich Patronite, Instagram, Face. No, wszystkie te informacje macie na ich kanale. Ekstra, to jest od nich paczuszka. I teraz patrzcie, mamy tutaj mnóstwo pakunków, dokładnie 7 różnych. No i mamy list. Czytamy teraz. Ho, ho, ho! Z okazji zbliżającego się Mikołaja, Mikołaj Vantis ma dla ciebie prezent. Ale hola, hola, zanim otworzysz wszystko, musisz wykonać zadania i wtedy po kolei otworzyć prezenty aż do prezentu głównego. Zanim zabierzesz się za prezent numer 1, musisz wykonać następujące zadanie. Przygotuj kartkę papieru i coś do rysowania, sam nie narysuj warana. Koniecznie pokaż swoje dzieło do kamery. O, mordę. Aby otworzyć numer prezenta, musisz odpowiedzieć na pytanie, co to jest Tachydromus sexylanaetus. Sexylanaetus. Jeśli nie wiesz, to powiedz, z czym ci się to kojarzy, albo zgaduj, co to może być. Jezus Maria. Prezent numer 3. Możesz otworzyć, gdy wymienisz 3 gatunki jaszczurek. Pora na numer 4. Policz wszystkie gatunki zwierząt, jakie masz w domu. Prosimy o konkretną liczbę. Dużo, bo nie jest odpowiedzią na pytanie. Powodzenia. Kurczę, film musiałby mieć chyba ze 2 tygodnie. Kolejna nagroda z numerem 5. Odpowiedz na pytanie. Jaki jest twój ulubiony kanał YouTube o tematyce terrorystycznej i dlaczego jest w nim Vantisterra? Dobre. I ostatnie, a nie, to jeszcze coś. Przyszedł czas na główną nagrodę opatrzoną numerem 6. Zadanie będzie ciężkie, ale liczymy, że dasz radę. Wymień w kolejności alfabetycznej według nas członków teamu tworzącego TerraTube. Numer 7 to mały dodatek, taka niespodzianka. Poniższy tekst przeczytaj po otwarciu nagrody z numerem 6. Aha. Poniższy tekst przeczytaj po otwarciu nagrody numer 6. Najpierw przeczytaliśmy tekst. Dostajesz od nas mini terrarium dla nowej mini terrorystki w twoim domu. Pozdrawiamy Vantisterra. Jeju. Co to się tu dzieje? Taki list, każdy sobie może jeszcze raz przeczytać. No dobra, słuchajcie, no to wykonujemy wszystko po kolei. Ja sobie zastopuję, muszę wziąć kartkę, na to nie byłem przygotowany. Okej, witam po krótkiej przerwie. Przesuwamy prezenty i rysujemy na live warana. Ale jaja. Waran. Co ma waran? Waran ma nogi. Ale jazda. Ja nie umiem rysować, kochani. Dobra, waran tak nie wygląda. Dobra, rysujemy warana dalej. To narysujemy może z takim długą głową jako komodo. O. Waran w wykonaniu moim. Dobra, słuchajcie, ten etap pominiemy, to już nie nadaje do niczego, ale załóżmy, że wykonaliśmy punkt pierwszy i teraz możemy otworzyć paczkę z numerem 1. Także otwieramy paczkę z numerem 1, zobaczcie jak ładnie zapakowana. Oho, już wiemy, coś tu widzę. Słuchajcie, ale numer, tu mamy próbóweczkę szklaną. Odłożę sobie ją delikatnie. A tutaj już widzę. O! Tutaj, słuchaj, ale numer. Słuchajcie, byłem na giełdzie w Warszawie. Zastanawiałem się, czy nie kupić sobie mrówek.
A tutaj słuchajcie, już wydaje mi się, że widzę mrówki, ale jazda. Tak, słuchajcie, ale jazda, dostałem mrówki. Słuchajcie, mrówki to Lasius flavus. Lasius flavus, dobrze czytam, tak? No ja na mrówkach się nie znam, to, no to moje pierwsze mrówki, ale jestem podjarany po prostu. Tutaj widzę, że mamy już królową, wy niestety chyba tego nie zauważycie, a może później wam nagram. No nie, no normalnie rozpoczynamy serię mrówkową na moim kanale, ale numer. W każdym razie, słuchajcie, ja widzę tutaj, że jest królowa i widzę jakieś jeszcze mniejsze sztuki, to pewnie jakieś robotnice. No po prostu niesamowite, ekstra. Ale jaja, odkładam to na bok. Słuchajcie, będą na moim kanale mróweczki. Ale numer. Teraz tak, aby otworzyć prezent numer 2, muszę odpowiedzieć, z czym kojarzy ci się taki Dromus sexillaneatus. Jeśli nie wiesz, to powiedz, z czym ci się kojarzy. No, z seksem w taksi. To będzie nasza odpowiedź, seks w taksi. Otwieramy prezent numer 2. Prezencik numer 2, zobaczcie jaki ładny. No Vantisy się po prostu tak postarali, że szok, szok, naprawdę. To jest właśnie współpraca różnych takich grup ludzi. Jak tworzymy to Terratium, no słuchajcie, odkąd zaczęliśmy to robić, to ja już tyle niespodzianek różnych dostałem. No to naprawdę jest to niesamowite. Ale najbardziej to na razie jestem podjarany mrówkami. Dobra, spokojnie, żeby się tego nie uszkodzić. Dobra. O! Ark and Edius, hodowla zwierząt egzotycznych. To chyba sobie bramkę oprawię. Arkadius. Link do kanału Arkadiusa macie w opisie. Także, ale jaja, no nie. Dobra, słuchajcie, to jest drugi prezent. To wyrzucamy. Prezent numer 3 możesz otworzyć, gdy wymienisz trzy gatunki jaszczurek. Trzy gatunki, no nie wiem, słuchajcie, ja się na jaszczurkach super nie znam. Wymieńmy sobie Legwana, wymieńmy sobie Gekona i wymieńmy sobie Warana. Tak nazwijmy te gatunki. Mogliście tu napisać, jak wiedzieliście, że to jest do mnie trzy gatunki pająków. Byłoby łatwiej. Dobra, słuchajcie, otwieramy prezent numer 3. Prezent numer 3. Taki długi. Może jakaś kiełbasa. Ale numer, to dawno tak mi nic tyle radości się sprawiło. Uwaga, otwieramy kiełbasę. Słuchajcie, jakieś patyczki. Co to są za patyczki? I po co mi one są? Nie wiem. Nie wiem, po co są mi te patyczki. Domyślam, że to są po prostu jakieś zwykłe kawałki bambusa, które Vantiski dali nam w prezencie, żebyśmy sobie użyli. Spoko, wykorzystamy je może do jakiegoś terrarium. Mam nadzieję, że nie będą pleśnieć, ale może do jakiejś nadrzewnej samicy jakiegoś afrykańskiego gatunku. Zobaczymy. Na razie to odkładam. Nie wiem, do czego to jest. Może do czegoś, co jest dalej. Otwieramy następne rzeczy. Mamy paczka numer 4. Policz wszystkie gatunki zwierząt, jakie masz w domu. No i słuchajcie, tu mamy mały problem. No, odpowiedź dużo nie jest odpowiedzią. To ja powiem, że jest ich aktualnie mało, ponieważ jesteśmy po dużych wyprzedażach zimowych. No i sztuk w naszej hodowli w tym momencie będzie około, nie dam dokładnej liczby, no myślę, że pod 5000. 5000 sztuk pająków, myślę, że to będzie realna suma. Taka nieprzesadzona, no i też chyba nie zaniżona. No, dokładnie nie policzę, bo film musiałby mieć 2 tygodnie. Albo ja bym musiał stracić na to 2 tygodnie. Ale możemy otworzyć numer 4. Przecież oni nam nie zabronią tego zrobić. Otwieramy. Oho. W numerze 4 mamy takie czarne jajco. To jest makówka. Kiedyś je sprzedawałem, chyba nawet siłę na sklepie. I ta jest taka ciemna. No fajne, też do czegoś to użyjemy. Zobaczymy. Ekstra. Lecimy dalej. Słuchajcie, dalej mamy kolejna nagroda numer 5. Jaki jest twój ulubiony kanał o tematyce terrorystycznej? Dlaczego jest nim Fantisterra? Fantisów ja oglądam też z tego względu, że po prostu nie gadają głupot. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to to, że jest u nich różnorodność na kanale. Ja mogę wejść do nich i obejrzeć sobie różne jaszczurki, mrówki, nawet robienie terrarium dla Caribbean Versicolor, które mi się bardzo podobało. Także jest to kanał na pewno rozbudowany. A, i możemy obejrzeć nagrodę numer 5, zapomniałbym. Dobra, słuchajcie, ja tu czuję, że jest jakiś pojemniczek. Jest pojemniczek, także otwórzmy sobie to tak.
Nagroda numer 5. Oho. Słuchajcie, tu jest jakaś ziemia. Ja już widzę, że tu jest jakaś ziemia. Może tam jest jeszcze jakieś zwierzę. O Jezus, tak, słuchajcie, tutaj jest jakieś zwierzę. Ale numer, słuchajcie, to mój kanał też się będzie dzięki Vantisom rozwijał. Skulice. Dostaliśmy skulice i to nie jedną, tylko zobaczcie, ile tego jest. Czadersko. Zobaczcie, ile dostaliśmy skulic. Ale numer. Jeja, ile jest tutaj? Jedna, druga, trzecia. Tutaj zobaczcie. Ale mega. A może weźmiemy jedną na rękę. Jak sama nazwa mówi, skulice. Patrzcie, co się dzieje. Skulica jest kulicą. Ale duper. Dobra, odkładamy ją delikatnie. Słuchajcie, mega. Dostaliśmy skulicę. Także już możecie pisać w komentarzach, kiedy film ze skulic. Ja będę musiał się o tym czegoś dowiedzieć, ponieważ ja nigdy nie miałem takiego zwierzaka. No mega, słuchajcie, coraz ciekawiej. Mamy mrówki, mamy skulicę, mamy jakiś wystrój. Lecimy dalej, ale filmik. Przyszedł czas na główną nagrodę, którą otrzymasz w szóstce. Zadanie będzie ciężkie, ale liczymy, że dasz radę. Kolejność alfabetyczna. Pierwszy będzie Arkadiusz. Drugi będzie Nigent Tom. Trzeci będzie Trzeci będę ja. Później będzie terrorysta.pl i na końcu, niestety na końcu, nasze Vantiski, od których dostaliśmy paczkę. Dobra, daliśmy radę i lecimy z numerem 6. Numer 6. Taka spora paczka i czuję, że jest ciężka. Jest bardzo ciężka. Ja mam wrażenie, że tam jest coś szklanego. Otwórzmy to na spokojnie niżej. O, słuchajcie, jakiś słoik. Może była już, myślałem, że kiełbasa, to może teraz ketchup jakiś. O kurde, wy jeszcze tego nie widzicie, a ja wam pokażę. Patrzcie to. Słuchajcie, otwieram. Patrzcie to. Ja widziałem ten produkt u Vantisów na filmie. Wiecie, co to jest? Znaczy nie na filmie, tylko na giełdzie. To jest ich takie małe dzieło nazwane Las w Terrarium, czy coś w ten deseń. Już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale mega, słuchajcie. To jest słoik wyłożony na dole kamieniami po to, żeby pewnie rośliny, które są zasadzone, mogły sobie puszczać korzenie i tam, żeby odprowadzała się woda. Później mamy ziemię, zasadzone żywe rośliny. Taki ładny, ozdobny kamień. Szkoda, że kurczę, jednak przekręciłem wcześniej to, bo pewnie mi tutaj złamał, widzę tą roślineczkę. I mech. No mega. Mega, słuchajcie, ekstra. To dostaliśmy już taki słój, zamkniemy sobie to. Może ja wymyślę sobie sam do tego jakąś fajniejszą zakrywkę niż tak. Zobaczymy. Jakąś taką fajnie byłoby dopasować też szklaną albo chociaż z pleksji przezroczystą, żeby można było sobie jakoś obserwować, tak wiecie, z kąta. I może coś tam wpuścimy. Ekstra. Ekstra sprawa. Lubię takie gadżeciki. No i słuchajcie, przechodzimy do ostatniej paczki. Mały dodatek, taka niespodzianka. No dobra, słuchajcie, no to jak mały dodatek, niespodzianka, to tak wygląda paczuszka numer 7. No i otwieramy. Mały dodatek, niespodziankę. Jesteście ciekawi? Ja bardzo. Vantisy, no, zaskoczyły mnie bardzo. Najbardziej tymi mrówkami, kurczę, bo no, planowałem sobie kupić w ogóle jakieś mrówki i byłem już bardzo blisko zakupu mrówek na giełdzie w Warszawie. Natomiast no, po prostu nie mogłem się zdecydować, jaki gatunek wybrać, dlatego postanowiłem, że się wstrzymam. A w tym wypadku w takim razie nie muszę się wstrzymać, bo już mrówki mam. Jakieś na początek, później sobie usiądę jeszcze, poczytam dokładnie o tym gatunku. Może zapytam Arkadiusa albo po prostu Vantisów, jak tam zająć się tymi mróweczkami. Mam nadzieję, że w filmach, które będziemy kręcić o mrówkach, ewentualnie w przyszłości, wy również mi pomożecie, ponieważ ja staram się was uczyć czegoś o pająkach. No a mam nadzieję, że wy nauczycie mnie czegoś o mrówkach, ponieważ ja wiem, że one są mega ciekawe, no a nie są moją dziedziną. Ja się na nich nie znam, więc będę się uczył, można powiedzieć, wszystkiego na bieżąco. O, ten pakunek jest wyjątkowo mocno zapakowany. Już chyba z 10. warstwę tu odklejamy. Boję się, wiecie co, żeby tam nie było czegoś, co przetnę. No bo powiedzmy, nie wiem, czego się tu nawet spodziewać. Ho, ho, ho! Oho, dobra, mamy. Mamy, słuchajcie, folijkę aluminiową, czyli
Tam prawdopodobnie będzie jakieś zwierzątko, które wymagało jakiejś termoizolacji. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiadomo, Wantiszki dawały nam te paczki na giełdzie, no ale później z tym trzeba było wrócić do domu, także dobrze zabezpieczyli to, ponieważ wiadomo, transport do domu trochę chłodniejszy mógł być. My akurat to przewieźliśmy sobie ładnie w styroboksie, ale kurczę, no ile jeszcze tych warstw? Słuchajcie, ja wiem, dlaczego to jest tak zapakowane. Wantisy nauczyły się z mojego filmu, z rozpakowywania paczki Arkadiusa, że robi się matrioszki. Tu jest po prostu 150 tysięcy warstw jak jakiejś matrioszce. Dobra. Słuchajcie, tu chyba nic nie ma. To jest taka niespodzianka. A, cukierasy, słuchajcie, są cukierasy. Także mamy to filmko, w ogóle lubię dwa. No to fajnie, jednego wezmę, zjem sobie, a drugiego dam przy okazji Martynie. Na polepszenie humoru, bo ostatnio jest słabo. Niestety, mała nam trochę płacze, daje w kość. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz, robimy przegląd. Pierwsza rzecz. Paczkę dostaliśmy od Vanity Terra, których serdecznie pozdrawiam, polecam i śledźcie ich kanał koniecznie. Dostaliśmy tak. Mrówki. Mrówki w takim sprzęcie, w strzykaweczce, i jest to Lasius Flavus. Mega, 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 mega. Ja dzisiaj sobie zaraz poczytam, jak to zrobić, i przeprowadzę sobie je do tej próbóweczki, którą również dostałem od Vantisów. I myślę, że na początek będziemy je trzymać w tym. Ekstra, to mamy już to. Dostaliśmy jeszcze skulice. Dużo tych skulic jest, są świetne, bardzo mi się podobają. Na pewno je sobie zostawię jako gadżet taki do hodowli i cieszę się, bo mój kanał będzie się rozwijał również w inne formy zwierząt, nie tylko w pająki. No i dostaliśmy wystrojek, taką makóweczkę, bambusy. W sumie bambusy, jak kiedyś mi rozrośnie się kolekcja mrówek, to może fajnie będzie właśnie połamać, pociąć i wsadzić im do formikarium. W sumie to też ekstra, zostawiamy to. Zostawiamy to na poczet mrówek. Dostaliśmy Ark Endiusa. Zastanawiam się, czy to jest specjalnie dane do mojej paczki, czy czasem nie jest pomylony obrazek i na przykład Arkadiusz nie dostał Spiders Online. Nie wiem. Takie, bo myślałem na początku, że tu będzie... Że jakby każdy z nas, każdy z Teratubowiczów dostanie jakby swoją taką wizytówkę. Nie wiem, jeśli dostałem Arkadiusa, Arkadius albo ktoś inny dostał mnie, to ja się z nim chętnie odmienię. Chociaż może będę sobie trzymał Arkadiusa. Dostaliśmy jeszcze taki ich produkt, czyli formę taką życia w słoju. Na pewno sobie o to zadbam, nie pozwolę, żeby to się zmarnowało. Wręcz może jeszcze sam sobie tutaj będę coś pomalutku dosadzał, bo mam chyba teraz jeszcze jakiś mech. Świetne. Słuchajcie. Tak to wygląda. Ja jeszcze raz zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału Vantis Terra, do subskrypcji kanału Terrarysta.pl, do subskrypcji kanału Arkadiusa, Nikent Toma i oczywiście mojego. Jak widzicie, TerraTube się rozwija i niedługo będziemy mieć naprawdę te filmy tak rozbudowane, że na każdym kanale znajdziecie coś innego. Także polecam jeszcze raz i zapraszam do śledzenia naszych kanałów i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!